O kurde, patrzcie to! Co to jest? Jakieś ogniste! Ja pierniczę! Hej, cześć, z tej strony Xen. Witam was w kolejnym odcinku z gry Friday Night Funkin'. I dzisiaj zajmiemy się naprawdę powalonymi poziomami, oczywiście klauna, z tego co słyszycie w tle. Znalazłem takie dwa i sądząc po poziomie trudności, który widziałem, no rozpiernicza, ale myślę, że jestem gotów na to wyzwanie, także sobie spróbujemy. No nic, trzymajcie kciuki, bo oczywiście na hardzie wszystko lecimy, mam nadzieję, że się nie wywalę jakoś głupio. No na razie zero śmierci chyba miałem w całej tej serii, więc no tu może się zdarzyć to, że pierwszy raz zginę. Zaraz zobaczycie, o czym mówię. No, oczywiście standardowa scenka, ale... A inaczej już wygląda nasz klaunik. Dobra, paluszki rozgrzane, czy nie? Muszą być, bo to jest po prostu masakra. Dobra, lecimy. Będę troszkę mniej mówił, bo to jest... A zobaczycie zresztą, co ja będę wam mówił tutaj. O tym właśnie mówię. Myślę, że dam radę. Jezus Maria. No. Także już wiecie, wstrzymamy dzisiaj do czynienia. Staram się jak najbardziej, żeby nie było spamienia. Chcę po prostu przejść piosenkę tak, jak powinno być to. Masakra. Nie wiem, jeszcze straszniejszy jest ten głos jego. Jak on tak napieprza po prostu. Słyszycie to? Masakra. Nie no, kombo tutaj raczej nie zrobię, ale... Mam nadzieję, że w miarę dobrze pójdzie. Jak chce się mieć progres w tej grze, trzeba naprawdę ćwiczyć. Także no, wszystkim polecam tego modzika, jak chce się po prostu rozgrzać palce, jakoś poćwiczyć dobrze. Ja chyba dzisiaj będę właśnie takie mody grał. No i jeśli macie takie podobne, jakieś takie utrudnione... to koniec. Teraz druga. Jeśli macie jakieś takie utrudnione mody, tak jak ten, to z chęcią przyjmę. Naprawdę, bo brakuje mi czegoś takiego. Ole, ma oczy! Ktoś mu to dał. Oczy czerwone po prostu. Ale dobra, to jest druga piosenka. Trzeba się spiąć. O Jezu. No właśnie. Nawet nie słychać odstępów pomiędzy jego odgłosami, tak mu napieprza szybko. A, i ktoś powiedział, w ogóle to mnie zmotywowało, ktoś powiedział, że jak przejdę tego... Zaraz. Jak przejdę na hardzie tego klauna, to dostanę suba od niego, także trzymam za słowo. Ja po prostu zacząłem szukać właśnie takich trudniejszych i w sumie tutaj kolega zaproponował bardzo ciekawy mod. Życzę sobie, mam nadzieję, że uda mi się po prostu przejść i nie zginąć. Jezu. Nie, jest dużo straszniejszy ten głos jego. Chyba jest zremiksowana ta piosenka w ogóle trochę. Jezu, ja sobie przypominam, jak na normalu to było trudne dla mnie, a ja teraz takie coś robię. Ja pierniczę. Ole, niebieskie, widzieliście? Ole, dobre. Dobra, to jest chyba ostatni ten, żeby przejść. Ale nam... Słyszycie głos nasz? A, to jednak chyba jeszcze nie koniec. O
To jest właśnie prawdziwy clown. Czysty rage. Czyste szaleństwo. O kurde, patrzcie to! Co to jest? Jakieś ogniste! Ja pierniczę! Ja pier... O kurde! Jestem ciekaw waszej reakcji, jak widzicie, jak to gra. Możecie napisać już w komentarzu. Dawaj, koniec! Koniec, udało się. Dobrze, to był pierwszy mod i zaraz zobaczymy się w drugim, też tak samo powalonym. Także cięcie! No i jesteśmy. I ten mod się nazywa Upside Tricky. Już widzę, że troszkę się zmieniło, w menu nawet wszystko. No i... co, lecimy. No, dobra. Troszkę inny. Jest tutaj nasz Tricky. Dobra. Rozgrzany jestem już. Albo nie. Nie sądziłem takich podwójnych. O kurde, ale bas. Dawaj. Nie, nie, muszę to przejść. To jest za dobra muzyczka już. Ale koks. Nie, te potrójne nie zdołam. Ale bić zarąbisty. Ale na razie tamten beast chyba był trochę trudniejszy. Tutaj mam taki bardziej dziwny pattern, ta piosenka, ale jest do zrobienia. Nie no, ale ten bas. Ten beat jest świetny. O, aż się chce grać takie coś. Kurde, te potrójne, no. Nie, nie mam palców jeszcze na potrójne takie. No i jest dużo bardziej myląca ta piosenka niż poprzednia. Udało się. Dużo misów niestety, ale... ale nie jest źle. Dobra. Lecimy. No mam nadzieję, że to przeżyje. Teraz pewnie będzie totalny szał. O Jezu. Ogólnie możecie napisać w komentarzach, czy podobają się właśnie wam takie odcinki z takich naprawdę trudnych modów. Czy wolicie sobie po prostu oglądać różne mody. Tak jak na przykład właśnie ta ostatnia pom-pom i tak dalej. No w sumie wszystko jest moim zdaniem ciekawe. Ale no... nie jestem wami, więc... no... wasze zdanie się liczy też, więc piszcie. Taki próbny odcineczek właśnie ze zbustowanego Trickiego. Naprawdę czekam, aż będzie trzecia piosenka u niego i czwarta niby też słyszałem, że ma być. Jestem ciekaw, co tutaj będzie, ale czekam z niecierpliwością. Ja pierniczę, co tu się dzieje? Ale widzę, że już taki, to jest taki beat bardziej typowo neonowy. Tego moda Neo, w tym stylu. Ja pierniczę! Dawaj, 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 dawaj! No, teraz chyba najłatwiejsza część. Ale zaraz my wystartujemy. Nie wiem czemu, ale mi oczy nie działają. Zaczęło mi się zlewać wszystko. Dobra, teraz to przeżyć. Tylko to, tylko to.
Nie, nie gin. Ale skacze w ogóle ten pasek, teraz zauważyłem, że jak misuje coś, to naprawdę skacze mocno do przegranej. O. Nie, nie dam się. Nie dam się. Nie dam się, nie dam się. Udało się. Oh. No, myślę, że mamy jeszcze trochę czasu. Także sobie zagramy jeszcze tutaj tego naszego Star Catchera i spróbujemy tą, przejść tą matkę. Także widzimy się za chwilę. Cięcie! No nic, czeka nas ostatni tydzień. Jakże po relaksującym modzie. Star Catcher. Lecimy! Ale kurde matka. Jaka normalnie jakaś księżniczka czy coś z tym płaszczem. Oj, będzie chyba ciężko. Kurde. Po tym klaunie czasami za szybko klikam, ale jest git. W ogóle nasza dziewczyna, zobaczcie jak lata sobie na głośniku. W końcu ktoś zrobił jej latający głośnik. Nie musi ciągnąć go nigdzie. Ajajajaj. Czy wam też się kojarzy ta piosenka z Neon Modem? Trochę ten sam styl jest, nie? Trochę przerobiony, ale... Ojej. Za dużo gadam. O wiele za dużo gadam. Kurde. Znowu za szybko. Ale zdenerwowana ta matka. Zobaczcie po lewej. Na tą ikonkę. Teraz jest normalna, ale jak zaczniemy grać, to zobaczcie. Ale bicik fajny. O, no i to mi się podoba. Dawaj. Lecimy przez galaktykę. Czemu ja za szybko klikam? Oj. Kurde. Lewa ręka nie jest jeszcze rozgrzana, tak widzę. Myli mi się. No właśnie, no właśnie. Ja nie wiem, w miarę sobie radzę na trudnych modach, a taki właśnie mod jest dla mnie mordęgą czasami. Ale no w osu też tak czasami jest, że łatwiejsze piosenki sprawiają większy problem niż trudniejsze, szybsze i tak dalej. Ale bardzo mi się podoba ta piosenka. Chyba najlepsza jest z tego moda. Zobaczcie, że tak mało mówię teraz, ale się skupiałem. Trzecia, lecimy. Ostatnia. Boję się trochę. O kurde. Ale rage. No nie, no. Dawaj, dawaj. Czy ja widzę w ogóle na dole? Widzicie? Takie, ktoś ma czułki, tak jakby ktoś tam stał. Kto tam stoi? Jestem ciekaw. Boże. Nie, nie mogę tego przegrać. To będzie wstyd. Jak to przegram, to będzie wstyd. Nie mogę sobie na to pozwolić.
No nie, znowu ten ekran. Trzęsący się. Jezus Maria. Spokojnie. Matka. Nie. Nie gin. Nie. Nie mogę. Nie. Kurde. Przegrałem. Pierwszy raz. Na triki mi się nie wywaliłem, a na takim czymś? Ja pierniczę, jaki wstyd. Jeszcze raz. Nie wierzę po prostu. Aż mi się smutno zrobiło. Moja pierwsza śmierć. Nie, aż mi się odechciało mówić. Nie wiem, nie mogę ich podwójnie zrobić. Psycha siadła w tym momencie. Znowu się wywalę. Nie mogę, po prostu. Nie, muszę się skupić, dobra. Teraz cisza, totalna cisza. Przechodzimy to. Cholerna matka. Nie mogę, po prostu nie mogę. Nie wiem. Ja za szybko klikam. Smutno mi teraz. Taka fajna piosenka i się wywalić. Dobra, udało się przejść niby. No, kiedyś zawsze musiał być ten pierwszy raz, żeby się wywalić. No dobrze. Myślę, że wam się odcinek podobał. Dziękuję wam za oglądanie. No i komentarze są wasze. Pa, pa.